mężczyźni o ponadprzeciętnym intelekcie. Mamy nadzieję, że dzięki nam będą się rodziły inteligentne dzieci, a kiedyś przyjdzie na świat geniusz. Być może dzięki naszej pomocy uda się kiedyś rozwiązać istotne problemy cywilizacji. Metody Roberta Grahama mogły wzbudzać kontrowersje, ale jego filozofia przemawiała do państwa ram. Wiedzieliśmy, że nasienie będzie zdrowe. Nie prosiliśmy o geniusza, ale oczywiście chciałem, żeby to nasienie było na tym samym poziomie, co moje. Dzięki temu istniała możliwość, że dzieci będą co najmniej tak bystre, inteligentne i dowcipne jak ja sam. Dawcy nasienia w banku Grahama byli anonimowi. Ich profile oznaczane były kolorami. David i Adrian wybrali dawcę oznaczonego słowem przejrzysty. Według bazy danych był niebieskookim blondynem i naukowcem. Pewnego listopadowego dnia 1983 roku do domu państwa Ram dostarczono paczkę z próbką nasienia. Do próbki dołączona była czterostronicowa instrukcja. Najpierw trzeba było rozmrozić próbkę. Przenieść ją do strzykawki, umieścić strzykawkę w odpowiednim miejscu. Niewielu mężów ma okazję zobaczyć te części ciała swojej żony, które widział David. Musieliśmy sobie pomagać latarką. Ciekawe, czy tak wielu mężów chciałoby to zobaczyć. 9 miesięcy później urodziła się Leandra. Trzy lata później państwo Ram postanowili mieć kolejne dziecko. Wybrali tym razem dawcę nazwanego Fuchsia. Fuchsia był mistrzem olimpijskim i bardzo inteligentnym mężczyzną. Z jego nasienia urodziła się druga córka państwa Ram, Courtney. Obie dziewczynki dobrze się uczą i są bardzo muzykalne. Leandra gra na fortepianie i śpiewa. Courtney tańczy w balecie i gra. Obie dziewczynki dobrze znają historię swojego pochodzenia. Mój dawca był naukowcem uniwersyteckim. Mój był mistrzem olimpijskim w lekkiej atletyce. Pochodził z zachodniej Europy, miał blond włosy i niebieskie oczy. Mój miał brązowe oczy. Mój oznaczony był kodem przejrzysty. Nie czuję, żeby fakt, że urodziłyśmy się dzięki bankowi nasienia geniuszy, wywierał na nas jakąkolwiek presję. Nie muszę przecież być mistrzynią olimpijską. Cieszę się, że część moich genów jest tak dobra. Z pewnością pomogą mi wydobyć mój potencjał, bo przecież można chyba powiedzieć, że jestem utalentowana. Mając dwie wspaniałe córki, państwo Ram byli bardzo zadowoleni z usług banku nasienia geniuszy. Dlatego postanowili mieć jeszcze jedno dziecko. Z drugiego zapłodnionego nasienia Fuchsi urodził się im syn Logan. Z początku wszystko wyglądało zupełnie prawidłowo. Logan rozwijał się normalnie do 18 miesiąca życia.
Wtedy rodzice zauważyli, że ich syn nie próbuje mówić i unika kontaktu z otoczeniem. Byłam przerażona tym, co się dzieje. Poszliśmy do lekarzy, którzy rozpoznali u niego autyzm. Autyzm Logana utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Czynności takie jak wiązanie sznurowadeł są dla niego wyzwaniem, ale największym problemem jest słabo rozwinięta zdolność mowy. Kiedy zorientowaliśmy się, że Logan nie mówi, byłam zdruzgotana. Z drugiej strony czułam, że to niewiele zmienia, bo to przecież nadal mój brat. Jest tym samym człowiekiem. Tak, synku, to jest zmierzch, nocne niebo. On chyba powiedział księżyc. Widać, że bardzo się stara. Całe ciało pracuje nad tym, by mógł wydobyć z siebie kilka słów. Jest środa. Kto jutro do nas wraca? Tatuś. Państwo Ram nie żałują, że korzystali z usług Banku Nasienia Geniuszy i nie winią go za kłopoty Logana. Do odpowiedzialności poczuwał się za to dr Graham. Obiecał nam pomoc finansową. To było wspaniałe, bo nie mieliśmy pieniędzy na nauczycieli i rehabilitantów. Robert Graham miał wyrzuty sumienia z powodu Logana. Chciał, żeby dzięki pomocy jego firmy rodziły się wyłącznie inteligentne, zdrowe dzieci. Dr. Graham zmarł kilka lat temu, a prowadzony przez niego bank został zamknięty. Istnieją jednak inne banki nasienia, których dawcy mieli wysoki IQ inteligencji. Nasienie można nawet zamówić przez internet. Statystycznie dwójka inteligentnych rodziców będzie miała inteligentne potomstwo, ale nie ma takiej gwarancji, ponieważ w trakcie zapłodnienia dochodzi do losowego mieszania się genów ojca i matki. Połowa chromosomów ojca miesza się z połową chromosomów matki. To loteria, której następstwem jest powstanie nowej, niepowtarzalnej kombinacji genów. Ten zabawkowy telefon umieszcza się nad łóżeczkiem. Pomaga rozwijać wzrok i aktywność motoryczną. To udowodniono naukowo. To gryzak rozwijający mózg. Dziecko bierze go do buzi, jednocześnie patrząc na złożone kształty. To miś przytulanka. Ale poza tym uczy liczenia i alfabetu. Ten skuter uczy dzieci rozróżniania kolorów i kształtów. Te zabawki poprawiają iloraz inteligencji. To prosta zabawka o nazwie sprytne szczypce. Pomaga dzieciom w nauce liczenia. Nie trzeba nawet czekać do urodzenia dziecka. Niektóre produkty mają nawet podobno rozwijać mózg nienarodzonych. Wszystkie takie produkty pobudzają płód za pomocą różnego rodzaju dźwięków. To urządzenie emituje z niewielkich głośników umieszczonych na specjalnym pasie różne odgłosy bicia serca. Uważa się, że tego typu stymulacja zapobiega obumieraniu komórek nerwowych, do której dochodzi w momencie urodzenia. Śmierć tych komórek jest elementem rozwoju człowieka. Nasze ręce powstają najpierw jako bezładne skupienie komórek. W pewnym momencie część z nich otrzymuje sygnał wywołujący samozniszczenie. Dzięki temu z bezładnego bloku zostają wyrzeźbione palce.